Są odejścia, które mają wymiar symboliczny. Do takich zaliczam śmierć dwóch niezwykłych postaci osobowości polskiego życia publicznego, Wandy Połtawskiej i Waleriana Piotrowskiego. Są również wydarzenia, które mają wymiar symboliczny. Do takich zaliczam głosowanie nad projektem in vitro w Sejmie. I o tym będę rozmawiał z moim wyjątkowym gościem, a jest nim marszałek Marek Jurek, a więc zapraszam. Uśmiechamy się, patrząc na siebie. Marku, lubię Cię po prostu i lubię zawsze, jak odwiedzasz nasze studio. Natomiast to, o czym chcemy powiedzieć, chyba nie należy do rzeczywistości przyjemnych. Te odejścia Wandy Połtawskiej i Waleriana Piotrowskiego to jest coś, co ma wymiar symbolu. Wiesz, dla mnie, ja późno się tego nauczyłem, ale nauczyłem się naprawdę, myślę, tego, co wszyscy powinniśmy, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, żeby... Jak to mówiono w PRL-u, święto zmarłych, dzień modlitwy za naszych zmarłych, żeby to był przede wszystkim dzień zaduszny, no wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni ich, ale w wypadku ludzi, o których mamy duże przekonanie o ich świętości, pamiętajmy, że Kościół, traktując jako wstęp do kanonizacji oficjalnych, zawsze traktuje kult ludowy, czyli w zasadzie my jesteśmy upoważnieni do tego, żeby być przekonani. Oczywiście świętości na wypadku tych ludzi. Dla mnie wszystkich świętych to jest takie święto naprawdę radosne. Jak sobie wyobrażam te zastępy świętych obraw w białych szatach przed tronem Bożym. I to jest święto, które cieszy. To jest święto, które naprawdę pokazuje, że tym horyzontem naszego życia jest wieczność i to wspólna wieczność. Nie jakaś abstrakcyjna roztopienie się w jakiejś pneumie, w jakimś nirwanie. Tylko wspólna świętość z tymi, których podziwialiśmy. Dlatego ja mówię, w wypadku i profesor Połtawskiej, i senatora Piotrowskiego, to jest dobrze spełnione życie. W wypadku pani Połtawskiej niesamowite, bo pamiętając obóz koncentracyjny i tak dalej. Chociaż w takim planie osobistym, to ja zawsze będę ją pamiętał przede wszystkim ze spotkania, które mieliśmy przed czytaniem, nie pamiętam, czy to było pierwsze, czy drugie czytanie w Sejmie, ustawy o ochronie życia. Ona zaprosiła profesora Leżena. On wtedy miał, jeden z największych genetyków współczesnych, też kandydat na ołtarze zresztą, ale miał wtedy wystąpienie w sali kolumnowej dla posłów przed debatą. Na dzień wcześniej w Unii mieliśmy takie spotkanie. Przypomnijmy naszym widzom, kim był taki ten profesor. On był wybitnym genetykiem, odkrył geny odpowiedzialne za upośledzenia dzieci, co bardzo pomagało w leczeniu tych, którzy potrzebują leczenia przed urodzeniem. Przyjechał specjalnie do Polski. Oczywiście w poczuciu powinności, żeby wesprzeć ustawę o ochronie życia, ale przecież wszyscy nie śledzimy nawet wydarzeń, które dotyczą walki z kontrkulturą śmierci. Nie śledzimy tego, co się dzieje dokładnie w każdym kraju. On przyjechał dlatego, że jego przyjaciółka Wanda Połtawska zaprosiła do kraju. Oboje byli zaprzyjaźnieni z Janem Pawłem II. Obojga bardzo cenił. I tak dalej. I to był niezwykle ciekawy wieczór taki u niej w domu. Senatora Piotrowskiego spotykałem o wiele częściej. On był kolegą ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, chociaż chyba się poznaliśmy jeszcze nawet zanim ZHN powstał. Przypomnijmy, on był z Zielonej Góry. Tak. To był senator, który odegrał, obrońca polityczny wielokrotnie. On był obrońcą politycznym jeszcze w czasie procesów w 60 roku, tak. W Zielonej Górze był taki wybuch społeczny w obronie domu katolickiego. To była ta fala, kiedy na tle milenium, ja zawsze uważam, że milenium tysiąclecia to była decydująca bitwa w starciu świata chrześcijańskiego z komunizmem. Dlatego, że tak naprawdę to w czasie milenium kardynał Wyszyński pokazał, że można nawet w warunkach opresji komunistycznej, że Kościół może gromadzić setki tysięcy ludzi i mówić do nich o tożsamości katolickiej, o dobru wspólnym narodu, tworzyć opinię katolicką. Tak jak potem Jan Paweł II powiedział, mówić o nas i za nas, to była ta zastępcza funkcja kardynała Wyszyńskiego, ale to oczywiście spotykało się z reakcją Gomułki i historia Zielonej Góry. Ja się urodziłem w konkurencyjnym mieście w Gorzowie, mam antagonizm, ale będę chwalił przyjaciół.
Będę chwalił przyjaciół z Zielonej Góry. Miasta też mi bardzo bliskiego, tak jak Gorzów. A tam było tak, że po wojnie, po 1945 roku, główną siłą społeczną, jednocześnie opozycyjną, ale i społeczną, to był Związek Przesiedlonych za Buga i Sanu, tak się nazywał. I ten Związek Przesiedlonych to była główna siła, potem główną siłą społeczną potem główną siłą społeczną był PSL. Jak wsadzono przywódców PSL-u do pudła, to jeszcze starostwo powiatowe jakoś się broniło, złożone z dawnych PSL-owców. Jak to rozbito, komuniści rozbili, to praktycznie już został tylko kościół i prawat zawadzki. I dom katolicki w Zielonej Górze, który był takim centrum kultury, tam się odbywały spektakle, spotkania i tak dalej, to był taki azyl. Azyl życia narodowego. No w 60 roku postanowiono zamknąć, to wywołało wystąpienia społeczne. Do tego stopnia, że w pewnym momencie komuniści chcieli wezwać ze Szczecina albo z Poznania KBW, bo nie byli pewni, czy sobie poradzą z rozgromieniem tego. Tam nie było tak ostro jak w Katowicach, gdzie wystrzelono 40 sztuk amunicji, czyli są ślady strzelania do ludzi w protokołach i tak dalej. Ale było niesamowite pałowanie, gaz i tak dalej. Przede wszystkim skala aresztowań była porównywalna i większa proporcjonalnie niż w Warszawie po marcu. To w skali takiego miasta, na ziemiach odzyskanych, to była naprawdę wielka rzecz. I Walerian Piotrowski wtedy był obrońcą. Jaką odwagę trzeba było mieć. Tak. On zresztą mówi potem, że stan wojenny to było zupełnie co innego. To było inne sądownictwo, inna szansa na ochronienie ludzi, inny klimat społeczny, solidarności z adwokatami czy z oskarżonymi. To była walka, ale ja mówię, to już było bardzo ciężko, bo jak jest wojna, to do końca są ofiary, do ostatniego dnia. Ale to już było z górki. Natomiast 60 rok to było, mówię, to nie były czasy stalinowskie, ale to było to spiętrzenie tej opresyjności systemu czy tego reżimu gomułkowskiego, tego epizodu historii komunizmu, no, który potem się spiętrzył w tej masakrze, w regularnym ludobójstwie właściwie w Gdyni. Tak. Bo to w Gdańsku to było krwawe stłumienie wystąpień społecznych, ale w Gdyni to jeszcze gorzej i tak dalej. A to się wtedy zaczynało. Nowa Huta, Zielona Góra i tak dalej. To jest Walerian Piotrowski. I potem on jako senator Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a wcześniej jeszcze Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, dlatego mówię, że myśmy się znali przed ZHN-em, ale właśnie jako senator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, bo w 1989 roku to były pierwsze wolne wybory do Senatu. Tak zwanych kontraktowych wyborach. Senat był nasz. Tak, potem były, sekwencja była taka, pierwsze były wolne wybory do Senatu, potem były wybory samorządowe, potem były wybory prezydenckie, na końcu wolne wybory do Sejmu. Sejm był jeszcze kontraktowy, opozycja mogła wystawić kandydatów, ale 1/3 miejsca. A Senat był całkowicie nasz. Oni liczyli, że ten Senat 99, też będzie ich tam. Tak, a to było 99 mandatów na 100 możliwych. I jedynie w Pile jeden okręg, czy jeden mandat się wymknął. No, okręgi były 2-3 mandatowy. Bardzo ważna. Senat 100 kłosa, tak, ale w tym Senacie, Senat miał inicjatywę ustawodawczą i Walerian Piotrowski przeprowadził pierwszy projekt ustawy o ochronie życia. My w Sejmie Kontraktowym wspólnie z przyjaciółmi stającymi w obronie życia, z Jankiem Opuszańskim, walczyliśmy o to, żeby to weszło pod obrady. No, marszałek Kozakiewicz już nie żyje, stawiał twardy opór i nie dopuścił do końca do tego, żeby parę razy to było głosowane i tak dalej. Ale mówię, Walerian Piotrowski był absolutnym pionierem. Jeżeli chodzi o tych na planie parlamentarnym ludzi, którzy odgrywali kluczową rolę, to senator, potem marszałek, Alicja Grześkowiak, Walerian i tak dalej. No i to był jednocześnie człowiek niezwykle skromny. Całe życie związał z ziemiami odzyskanymi, tam z Zieloną Górą i był takim pomnikiem w tym mieście, ale działał w terenie trudnym, bo... Tak, bardzo, bardzo. Ziemie zachodnie, tak zwane ziemie odzyskane. Nasz Gorzów miał w 1989 roku dużo lepsze wyniki, jeżeli chodzi o głosowanie na kandydatów opozycji. Także to nie było łatwe. To było miasto, które z tego względu, że komuniści wyznaczyli Zieloną Górę jako miasto prowincjonalne na stolicę województwa tego, które dzisiaj się nazywa lubuskim, wtedy było zielonogórskie, diecezja jest zielonogórsko-gorzowska.
Oni wyznaczyli Zieloną Górę, bo to było za Niemca prowincjonalne miasteczko. Gorzów był znaczącym miastem garnizonowym, Sowieci je całkowicie spalili, ale Zielona Góra jako to miasto wyznaczone na centrum, na tych środkowo-zachodnich kresach dzisiejszych, Zielona Góra miała być miastem kompletnie zdechrystianizowanym. Dlatego osobna historia, to tam była walka o kościół. Tam długi czas to był jeden kościół otwarty, a poza tym ludzie musieli modlić na powietrzu i tak dalej. Także tak jak mówisz, to był teren czyli ta walka o dom katolicki miała swój kontekst. O tak, kontekst tak. No. I to był, słuchaj, i to był naprawdę, tak jak mówisz, teren trudny i on tam na tym trudnym terenie odegrał rolę wybitną. No i stamtąd, opierając się o swoje to poparcie społeczne w Zielonej Górze, no prowadził działalność na tą dużą skalę. No mówię, potem był 91 rok już działalność w Zjednoczeniu Chrześcijaństwa Narodowym w pierwszej kadencji, w drugiej kadencji Senatu, ale w pierwszej kadencji po 1989 roku to była rola absolutnie kluczowa. Czyli możemy podsumowując powiedzieć śmiało, że będąc dumni z ustawy o ochronie życia, możemy powiedzieć, że Walerian Piotrowski należał do kluczowych postaci, które przyczyniły się, że właśnie absolutnie. W Polsce został odchylony, odsunięty z polskiej rzeczywistości publicznej, społecznej, rodzinnej, mord perynatalny. A czy można powiedzieć tak, że pamiętając, że wszyscy czuwaliśmy wcześniej i potem, tak. ale lata 89-91 to był przede wszystkim czas senatora Alicji Grześkowiak i senatora Piotrowskiego. Oni wtedy odegrali rolę kluczowo. Mówię, no wszyscy działaliśmy wcześniej, tak. no Ruch Młodej Polski w 1979 roku wpisaliśmy deklarację ideową i sprawa obrony nienarodzonych, no była no, pomnikowa rola księdza Jerzego, którą potem, ten fragment jego życia, ten fragment, tą część jego zaangażowania zupełnie tam wymazywano, że to był wielki obrońca życia i można by to mnożyć. Natomiast i oczywiście, że wtedy my w Sejmie Kontraktowym też walczyliśmy, żeby na tą ustawę odpowiedzieć. Ale Walerian Piotrowski wtedy, w 90 roku powiedzmy, 89-91, on jest przykładem tego, że jeżeli się mówi o tym, że polityka jest sztuką możliwości, to na ogół tak mówią imposybiliści po to, żeby powiedzieć, że czegoś się nie da. Ale to w tej chwili nie jest możliwe i tak dalej, a to odłóżmy kiedyś, mówię imposybiliści, milionaryści za 1000 lat, jak się koniunktura zmieni i tak dalej. Albo w następnej kadencji, a albo on nie teraz. Właśnie tak. Dlaczego właśnie, teraz? A właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć ten prześwit szansy, nie? I on ten prześwit szansy zobaczył. No, mieliśmy absolutną większość i w 90 roku to przeprowadził. No, ale to pokazuje też, że ta odwaga w życiu publicznym, odwaga w życiu jest konieczna i owocuje. Natomiast jest druga rzecz, która przychodzi mi do głowy dzisiaj, to, że nic nie jest dane raz na zawsze. To, że stoimy wobec naprawdę potężnego zagrożenia, stoimy wobec groźnych pomruków, te prognozy na przyszłość nie są zadowalające. Siedząc przy tym stole kilkanaście tygodni temu, snuliśmy taką perspektywę, że oto obserwując sposób, w jaki głosowano w obronie Jana Pawła II, ten wojtyliański konsensus pozytywnego widzenia rzeczywistości wynikającej tej z cywilizacji chrześcijańskiej, z cywilizacji łacińskiej, z tego z polskiej tradycji jest możliwy. Czy nadal tak twierdzisz? No, oczywiście, bo w historii mamy bardzo wiele doświadczeń, że w okresie no, najgorszych, jak pan Zagłoba powiedział, terminów potrafiliśmy się podnieść i przynajmniej w historii nowożytnej od XVI wieku są cztery takie momenty. Kiedy się wydawało, że Polska katolicka się kończy, że już będziemy innym krajem, że następuje definitywna zmiana tożsamości i potem nagle pachia. Ja bym na przykład taki cztery, ostatni czyli? Przykład. Cztery. No pierwszy to jest reformacja, kiedy w czasach reformacji ze Zygmunta Augusta były sejmy, gdzie katolicy byli w mniejszości, no bo szlachta ruska tradycyjnie wybierała posłów prawosławnych. No pamiętajmy, że w tamtych czasach Zygmunta Augusta to jeszcze przodkowie Jana Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniewieckiego, przyszłych królów, jako Rusini, to byli prawosławni. No ale jak mówię, tutaj w centrum dzisiejszym, tu gdzie dziś żyjemy, no to szlachta często mówi nawet jak katolika, ale mówiła, tego proboszcza nie lubię, to zagłosuję tutaj na Lutra albo na Kalwina i tak dalej. No i było zupełnie jak dzisiaj.
I był taki moment, że wydawało się, że właściwie no, to już jest definitywna zmiana tożsamości, że może Polska będzie reprezentować humanizm związany z Zachodem katolickim, Włochami i tak dalej, ale katolicyzm to już jest rzecz w odwrocie. No i potem przyszło panowanie Stefana Batorego, Zygmunta III, ogromna praca, ksiądz Skarga, kontrreformacyjna, jezuitów, dominikanów. Ta kontrreformacja pozytywna, że tak powiem, która Polska w sposób doskonały zrealizowała, tego ducha Soboru Trydenckiego, no i się karta odwróciła. I drugi raz w czasach oświecenia, trzeci raz pozytywizmu warszawskiego, ostatni raz w czasach, wiesz, to pokolenie. Z jednej strony no, to, co Bronek Wilczek nazywa tym nihilizmem antykomunistycznym, Chłasko i inni, taki pesymizm pokolenia pobitego, tych młodszych braci zabitych, tych ludzi urodzonych tam w 1932, 1934, 1935 roku, którzy wchodzili, którzy byli nastolatkami w czasach stalinowskich i odreagowali, no jeszcze różne były formy szukania wolności, jazz i tak dalej, ale często pesymizm skrajny, taki pesymizm społeczny i ten. No i potem na to wchodzi jeszcze ten socjalizm z ludzką twarzą w dwóch wersjach, tej ortodoksyjnej marksistowskiej i tej koncesjonowanej przez komunistów, no to co reprezentowała więź przede wszystkim, ci katolicy, którzy za Emanuelem Mounier mówili, nie, no to cywilizacja chrześcijańska, to się skończyło, skompromitowało i tak dalej. No dobrze, ale wspomniałeś. Jedyna nadzieja to jest, mówię, jakieś przymierze, odnalezienie w socjalizmie humanistycznym, a nawet opozycja, ale w imię wartości socjalistycznych i tak dalej. Wiesz, i to przyszedł kardynał Wyszyński, o, jeszcze był kontestowany, przed Jan Paweł II, koniec, więc... No tak, ale to... Ja to nie wiem, czy nastąpi nowy zwrot, nikt tego nie wie, ale... I jeszcze malutkie takie uzupełnienie. No to, co powiedziałeś o tym milenium, jako takim kluczowym momencie, zgadzam się, ale też ktoś bardzo pięknie powiedział, że bez pokolenia milenium nie byłoby pokolenia Solidarności. Oczywiście ogromna zasługa Karola Wojtyły w tym, ale bez pokolenia milenium nie byłoby pokolenia Solidarności. Miałem przyjemność napisać ostatnio taki artykuł do księgi pamiątkowej wielkiego teologa, księdza profesora Szymika, gdzie napisałem o jego pokoleniu, to znaczy tym do tym pokoleniu ludzi urodzonych na początku lat 50. już, które było pokoleniem, które tak naprawdę ruszało z opozycją po czerwcu. My urodziwszy się parę lat później, no, mogliśmy korzystać jeszcze przed sierpniem, ale z ich startu i tak dalej, ale oni pierwsi, oni dokonywali pierwsi przełamywania tej, jak to właśnie Olek Hall ładnie napisał, przełamywania bariery strachu i tak dalej. To też było wybitne pokolenie i to było pokolenie milenijne. To było to pokolenie, które, dla którego oczywiście na przykład grudzień był wielkim przeżyciem, ale o ile no, mówię, dla mojego pokolenia grudzień i koniec milenium to są takie pierwsze wydarzenia, które, jakoś wyłamujące się z dzieciństwa. Jest ważna, Ale nie właśnie wyłamujące się z dzieciństwa, ale pierwsze takie świadomie przeżyte to czerwiec. To już coś, co z liceum dobrze pamiętamy. Czerwiec i potem start opozycji. Ale który jeszcze obserwowaliśmy z liceum, a ci nasi parę lat starsi koledzy z tego pokolenia urodzonego na początku lat 50. to właśnie było to ostatnie pokolenie, to jest dziś ostatnie pokolenie, które, dla którego, słuchaj, pontyfikat Jana Pawła II nie był oczywistością. Że, bo ja miałem... Tak, no dla mnie to ja to był szok, ja byłem dojrzałym człowiekiem. Tak. W momencie byłem już od kilku miesięcy małżonkiem, byliśmy po ślubie. Wiesz, w momencie, kiedy nagle, ale nam się przytrafiło. To myśmy, wiesz, myśmy w Ruch Młodej Polski startowali prawie równo z wyborem papieża. Pierwsza akcja to był, by Ojciec Święty mógł przyjechać do Polski. Taka petycja przeciwko temu wstrzymywaniu tego. Ale jednak, mówię, no ja miałem w momencie wyboru 18 lat, no to jest takie pełne wejście, kiedy wiesz, no w liceum formułujesz te podstawy, jak to się nazywa, światopoglądu i tak dalej, no ale potem wchodzisz w życie społeczne i moje pokolenie wchodziło w zasadzie równo z papieżem. Tak. Natomiast to wcześniejsze pokolenie, oni mają, tak, no wy macie doświadczenie z połowy lat 70. jeszcze w Polsce, jeszcze bardziej zgnębionej, ale która zaczęła prostować... że to będzie trwać wiecznie. Która zaczęła prostować kark. A tu nagle, no, jak mówię, ten, wiesz, wybór papieża, to było to pierwsze doświadczenie takiej bezpośredniej interwencji opatrzności
takiej widomej, dostrzegalnej przyopatrzności, bez przerwy interweniuje, ale takiej dostrzegalnej interwencji opatrzności w historii. I myśmy już mieli lepiej. A no dobrze, to pokolenie, ale... o którym mówisz, to pokolenie linijne, byście mieli trudniej. Odwołujesz się do interwencji, czy na taką interwencję należy dzisiaj liczyć? Oczywiście na pewno tak, my jako osoby wierzące wiem, że Pan Bóg jest Panem historii i natomiast mamy dzisiaj doświadczenie tego pierwszego głosowania w Sejmie dotyczącego in vitro, no miażdżące zwycięstwo, miażdżące o wiele większe niż cała ta koalicja pustego serca, jakbyśmy to powiedzieli, koalicja pustych serc. Ja tylko muszę przypomnieć albo przywołać ten obraz. Pamiętasz październik 2020 roku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, gdy wywaliło to z podziemi ten protest, ten bunt, który ty nazwałeś ruchem WYP i tak dalej. Sam się tak nazwał. Oni się sami tak nazwali, a tak zdefiniowałeś. Oni się tak zadeklarowali, a ja tylko tak to nazwałem, wziąłem serio i deklarację. Ruch WY i wielokropek. Otóż wtedy na billboardach, na ulicach polskich miast, na ogromnej liczbie plakatów, nośników reklamowych pojawiło się to serce z dzieckiem w środku. Tak? Wielka kampania reklamowa Fundacji Kornice Mateusza i Kasi Kłosek, która owocowała 30 czy 40 tysięcy nośników zostało użytych w tym pierwszym okresie, spowodowała, że właściwie myśmy wszyscy podnieśli głowy, patrząc na to, dało to nam ogromne takie poczucie sensu. Donald Tusk idzie do wyborów nie z tą pomarańczową, uśmiechniętą buzią, likwiduje kolory błękitno-niebieskie, unijne, idzie do wyborów z serduszkiem, trochę takim owsiakowym serduszkiem, tylko z tego serduszka wyskrobano to dziecko z środka. To ta symboliczna koincydencja tych dwóch symboli, to serce z dzieckiem i to puste serce, koalicja pustych serc, była mniejsza niż ta grupa, która zagłosowała za tym projektem in vitro. Co to znaczy według Ciebie? Wiesz, nie przygotowaliśmy się do tego głosowania. Znaczy, powiem inaczej. Wtedy, kiedy jeszcze byłem czynnym politykiem i w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej opracowaliśmy projekt ustawy o ochronie dzieci poczętych in vitro. Właśnie tak, o ochronie dzieci poczętych in vitro, bo się bardzo często mówi, że ludzie, którzy zgłaszając zastrzeżenie do in vitro, nie doceniają. Ja się cieszę z każdego dziecka, które przeżyło in vitro. Ja się cieszę z każdego dziecka, które żyje, z każdego człowieka, które żyje, bo się urodziło. I ono jest cudem. Jeżeli chodzi o naszą etykę, mówię, jest bardzo wiele okoliczności, w których ludzie są poczęci w sposób budzący wątpliwości albo dezaprobatę moralną, seks przypadkowy, zdrada małżeńska. Czy nawet najbardziej brutalne rzeczy jak oszustwo gwałt. Oszustwo matrymonialne albo jeszcze gorzej. A w momencie, kiedy żyje człowiek, to jest cudem i każdy rok jego życia i tak dalej jest cudem i człowiek, owszem, no, mamy grzech pierworodny, ale na nas spoczywają nie grzechy naszych rodziców, tylko grzechy wszystkich naszych przodków, a szczególnie pierwszych rodziców i tak dalej. Natomiast każdy człowiek urodzony jest cudem. On jest wartością. I dlatego myśmy przygotowali ustawę, która mówiła o odpowiedzialności zarówno rodziców, którzy sobie życzą in vitro, jak i lekarzy, którzy przeprowadzają tą procedurę za życie tego dziecka i o tym, że nawet mrożenie zarodka jest dopuszczalne tylko dla przygotowania jego implantacji i urodzenia. Ewentualnej, koniecznej implantacji i urodzenia, bo jeden do jednego, że tak naprawdę moralnie oczywiście jest bardzo poważna dyskusja i my, którzy uważamy świat stworzony za cudowny, boski, celowy, planowany, uważamy, no, że wielu z nas z tej procedury nie korzysta. No tak, ale mamy. Natomiast ludzie, naukę, którzy na przykład o tym nie wiedzą, no skorzystają z tej procedury, tak jak ludzie, no nie wiem, którzy założyli drugą rodzinę i żyją po rozwodzie i tak dalej. Oni tego nie wiedzą, ale ich powinności moralne ich nadal obowiązują. Jeżeli się zdecydowali na to, żeby to dziecko było tak poczęte, to niech dadzą mu szansę życia, urodzenia. I dlatego, jak mówię, ta ustawa, którą złożyliśmy, ona mówiła, że absolutnie że należy wykluczyć jakąkolwiek selekcję dzieci do urodzenia. Tak zwaną produkcję, ale oni sami tak to nazywają, produkcję nadliczbowych zarodków, z których tylko niektóre, i to wyselekcjonowane, mogą się urodzić, a inne
są skazane, nie wiem, albo na bezterminowe czekania, statystycznie biorąc po prostu na obumarcie, albo jeszcze gorzej, na wykorzystanie tak zwanego materiału ludzkiego, jak już w Unii Europejskiej zaczyna się mówić o eksperymentach genetycznych, tak, o wykorzystaniu. O ciele człowieka, o tkance, o cząstkach i tak dalej. Ale jest jeszcze drugi element selekcji w tym. Wiesz, w tej ale do czego zmierzam? Ta ustawa, no i potem mówię, no są te dzieci, się mówi nadliczbowe zarodki i tak dalej, no i co? No i ta ustawa została zupełnie zignorowana. Znaczy Paweł Kukiz, namówiliśmy grono jego posłów, żeby podpisały, ale pamiętam to, jak dziś siedziałem na galerii sejmowej i obserwowałem tą debatę. I w pewnym momencie któryś z posłów Platformy krzyknął w czasie przemówienia Pawła. Mówi: Paweł, ty jesteś rock'n'rollowcem, wolnościowcem. I wiesz co, i to hasło, wolnościowość, to od razu budzi, że się ludzie boją. To, ojej, przeciwko wolności i tak dalej. No i się Paweł się przestraszył, jego posłowie na drugi dzień wycofali podpisy i tak dalej, bo jako rock'n'rollowiec, wolnościowiec nie może przypominać o tym, że trzeba ratować człowieka. No co to ma wspólnego z wolnością? Wolność to jest wolność urodzenia się, a nie wolność selekcjonowania ludzi. Czyli a PiS w ogóle się nie zainteresował wtedy tą ustawą i dlatego mówię, intelektualnie, ale również jeżeli chodzi o opinię publiczną, w ogóle nie przygotowano opinii publicznej do postawienia tej kwestii. No dobrze, no niech każde dziecko poczęte in vitro się urodzi, jest dość tych zarodków, niech one się rodzą, ale nie można poczynać ludzi z założeniem, że będą poddani selekcji. Że tylko niektóry wiesz, że poczynasz dziecko nie po to, żeby się urodziło, ale po to, żeby spośród iluś tam poczętych wybrać sobie to, które się może urodzić. Ten element selekcji następuje nie tylko na poziomie zarodków. No wiesz, no sprawa... Następuje później w tak zwanej ciąży mnogiej, kiedy się implementuje, znaczy wszczepia, czyli wprowadza więcej tych zarodków po to, żeby później wybrać najlepsze. No to tak zwana... Wiesz, aborcja redukcyjna. No, albo jeszcze gorzej, no, ta historia z małym Hubertem, sprawa w szpitalu na Madalińskiego, tak zwanej nieudanej aborcji, że dziecko urodziło się umierające i umarło na stole i tak dalej. To według jakiejś szerokiej wiedzy to też miało być dziecko poczęte in vitro, które po prostu było nie dość udane i ciąża miała być przerwano jego życie, no po prostu. I tak dalej, więc to są bardzo dramatyczne sytuacje i o tym należy mówić, że nie chodzi absolutnie o to, no, żyją ludzie poczęci in vitro. Jeżeli już dziecko zostało poczęte in vitro, to ma prawo się urodzić, ale absolutnie prawo nie może zgadzać się na to, żeby poczynano ludzi z założeniem, że będą poddani selekcji. Płeć nie pasuje, bo to raczej jeszcze nie u nas, ale już są kraje, gdzie tak się no ale to robi. Ale to nieuchronnie prowadzi w tym kierunku. Jeżeli my zinstrumentalizujemy ten cały akt i zrobimy z niego produkcję, no to produkty lepsze i gorsze. No wiesz, no i tu się pojawia drugi wątek, dlatego że dzisiaj niestety medycyna podlega takiej presji na uprzemysłowienie, żeby traktować procedury medyczne, właśnie leczenie ludzi jako procedury, które się wycenia i tak dalej, mówi, które są dopuszczalne, ile tych załatwić, ile tamtych. I w tym wszystkim nie bierzemy często pod uwagę jednego, że te 500 000 000 złotych, no to jest kolosalne. To jest strumień kasy, tak, który jest dedykowany nie do rodzin, dedykowany jest do klinik, do przemysłu. Tak, do przemysłu, który bardzo o to zabiega, no chce te pieniądze mieć, no to jest jego racja istnienia, tak zaplanowanego przez tych, którzy to założyli. No i to jest potężna grupa nacisku. Jarosław Gowin, który w tej chwili wycofał się z życia publicznego, ale mówił mi to wtedy, kiedy jeszcze był, już nie pamiętam, na pewno wtedy, kiedy jeszcze był w Platformie Obywatelskiej, nie wiem, czy był ministrem jeszcze, czy już nie, ale mówił mi, że nigdy nie spotkał się z tak brutalnymi naciskami grup interesu, jak w trakcie pracy nad ustawą in vitro. On zresztą niepotrzebnie wypuścił tego gina ex vitro, bo wypuścił gina ze szklanki i tak dalej, zaczynając tę pracę. Ale był świadkiem gigantycznego zamiast lobbingu. Myśmy wtedy namawiali od tego, żeby się okopać na zupełnie innej pozycji, że jeżeli te prace zostaną ruszone, no to owszem, wtedy my powinniśmy wystąpić z tym, z zasadą wykluczenia jakiejkolwiek selekcji, a przede wszystkim z przypomnieniem, że dzisiejsze przepisy polskiego prawa, bo to jest jedna rzecz, której nie bierzemy pod uwagę, że dzisiejsze przepisy polskiego prawa, począwszy od konstytucji, wykorzystują jakiekolwiek działanie medyczne, paramedyczne czy pseudomedyczne w stosunku do niepełnoletniego,
którego celem nie jest zdrowie dziecka, tylko właśnie eksperyment medyczny. Na przykład eksperyment, czy się uda doprowadzić do udanej ciąży, czy nie, i w tym celu się popiera. Wiesz, i ja rozmawiałem z bodaj dwoma rzecznikami praw obywatelskich w sprawie tamtej ustawy i z czterema ministrami zdrowia, to jeszcze z Platformy Obywatelskiej. I tak. Słuchaj, no i sprawa, i rozmawiałem o tym, żeby skonfrontować to, ten projekt tego in vitro z obowiązującym w Polsce prawem. Stanem prawem. Tak, tak, również z tym artykułem kodeksu karnego, który wyklucza jakiekolwiek działania godzące w zdrowie dziecka przed urodzeniem i tak dalej. To nie wywołało żadnego zainteresowania. Z różną tam motywacją, lepiej się nie mieszać i tak dalej. Wiesz, dla mnie znamienne było hasło, które rzucił Donald Tusk, kiedy oni mieli konferencję prasową z Jarosławem Gowinem, jak się rozpoczynały lata temu te prace nad in vitro. W pewnym momencie, to była bardzo znamienna scena, w pewnym momencie jeden z dziennikarzy zapytał, a co z zarodkami nadliczbowymi? I Jarek Gowin zaczął odpowiadać, otworzył usta, powiedział chyba dwa słowa i w tym momencie wszedł mu Donald Tusk, który brał w tym, i powiedział, proszę Państwa, ja chcę wyjaśnić jedno. W pracach nad tą ustawą nie będziemy kierować się żadną ortodoksją. I żeby wyjaśnić, co na myśli dał, to znaczy, chcę, żeby to było jasne, mówi, żadną zewnętrzną normą. Tu jedynie potrzeba społeczna i tak dalej. I słuchaj, i to była pierwsza deklaracja, że żadna zewnętrzna norma, czyli nie tylko moralna, ale również konstytucyjna, również norma prawna, że w ogóle to tak zwane zapotrzebowanie nie będzie konfrontowane z żadnym przepisem prawa. Skrajny utylitaryzm. Do tego stopnia, że wiesz, że nawet nie będzie zmieniania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony nienarodzonych, tylko po prostu będzie taka dehumanizacja nienarodzonych, dehumanizacja dziecka w pierwszej fazie jego życia. Po prostu wiesz, z założenia, bo taka jest potrzeba społeczna, żebyśmy założyli, że to nie jest człowiek, że uchylamy wszystkie zasady, całą moralność, całą etykę. Najpierw uchwalamy wszystkie zasady normatywne, potem uchylamy wszystkie zasady prawne, a na końcu w ogóle uchylamy wyobraźnię, żeby się w ogóle zastanawiać, co się dzieje i tak dalej, bo taka jest potrzeba polityczna, nazwana społeczną, i jedziemy do przodu. Tylko powtórzę jeszcze raz, wiesz, no to była bardzo długa, bardzo ciekawa debata. Ja mówię, no uważałem, że trzeba działać również na terytoriach odległych, jak to mówi nasz papież, tak. Dzisiaj ruszać na peryferię, więc rozmawiałem i z rzecznikami praw obywatelskich, na których bym nie głosował, i z ministrami Platformy Obywatelskiej, i napisałem w tej sprawie artykuł do Tygodnika Powszechnego i tak dalej. Tylko mówię, jeżeli chodzi o stronę pisowską, rozmawiałem kiedyś z jednym posłem na temat tej ustawy. I wiesz, co to było niezwykle ciekawe. Z tym tak zwanym zwyczajnym posłem? Konserwatywnym. A to była bardzo ciekawa konkluzja, była konserwatywna. Ja mówię, słuchaj, no przecież to jest selekcja ludzi i tak dalej. Na to się nie można zgodzić. Mówię, no jak to in vitro jest, to mówię, potępiajmy to na planie moralnym, ale w planie prawnym musimy się przede wszystkim zająć ratowaniem ludzi. A on mówi, nie, słuchaj, my jesteśmy o wiele bardziej konserwatywni, my jesteśmy radiomaryjni, w ogóle to potępiamy, nie będziemy się zajmować tutaj, wiesz. I słuchaj, i dlatego, że i tu jest odwrócona jeszcze perspektywa, że wiesz, w imię deklarowanych pustych haseł, w ogóle brak realnego zainteresowania tym, żeby użyć instrumentów prawnych do ratowania ludzi, do przeszkadzania temu przedsięwzięciu. I to jest, słuchaj, również rzecz, na którą nasza część opinii publicznej może się często nabierać, a którą już to dziesiątki lat temu ososcy opisali, że są wartości przeżywane i wartości deklarowane. I te wartości deklarowane, te puste hasła często dajemy się nabierać. Te wartości deklarowane zwyciężyły chyba dlatego, że była spora grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, która opowiedziała się za lub wstrzymała się od głosu. I tą smutną niestety konkluzją już w tej chwili zapraszam Państwa na kolejną rozmowę z Markiem Jurkiem. Ta następna będzie o geopolityce. Natomiast teraz bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Marku, i zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, zachęcam do komentowania. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat akurat tej procedury in vitro, o tym, co marszałek Marek Jurek przed chwilą mówił. Bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.